Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj mielone kotlety z porem. O, z takim wielkim porem. I dodam do tego dwie marchewki, trzy ząbki czosnku, trochę przypraw i takie będą. A więc zaczynamy, bo robię się coraz bardziej głodny. Por najpierw musimy posiekać i wypłukać w wodzie. Por posiekana. Mam tutaj przygotowany garnek z zimną wodą. Chodzi o to, żeby pozbyć się piasku. Wrzucam to do wody, por będzie unosiła się u góry, a piasek spadnie na dół. Wyciągam wszystko do miski. Wetrę dwie marchewki na grubych oczkach. Teraz wetrę trzy ząbki czosnku. Możemy posiekać albo wycisnąć przez wyciskarkę do czosnku. Do tego dodaję kilogram mięsa mielonego, wieprzowego. Wbijam dwa jajka. Do tego porządną garść namoczonej bułki. Zużyłem półtora takiej czerstwej bułki, która się moczyła jakiś czas. Oczywiście można użyć tej świeżej. Teraz porządną łyżkę soli. Również pieprz czarny, grubo zmielony. Do tego dwie duże łyżki musztardy Dijon w ziarnach. I wszystko wyrabiamy dokładnie rękoma. Mięso wyrobione, zobaczcie, fajnie trzyma się kupy. I teraz będziemy lepili kotlety, za chwilę panierowali i smażyli. Nie będę lepił dużych kotletów, tylko małe, takie na czubatą łyżkę, jak ja to nazywam. Mam tutaj przygotowaną również zimną wodę, żeby móc pomoczyć ręce, żeby kotlety mi się nie kleiły do dłoni. Por naprawdę fajnie tutaj się komponuje, pięknie pachnie, połączona z czosnkiem i marchewką. To są takie półwegetariańskie kotlety, jakbym to tak żartobliwie nazwał. Kotlety ulepione, więc teraz musimy je obtoczyć w bułce tartej. I odkładam z powrotem w to samo miejsce. Kotlety zrobione, więc teraz będziemy je smażyć. A będę je smażył na oleju z dodatkiem masła. I oczywiście czekam chwilkę, żeby masło i olej złapały temperaturę odpowiednią do smażenia, żeby tylko nie wkładać kotletów na zimny tłuszcz, bo będzie nam się to gotowało. Tego się nigdy nie robi. Smażę kotlety na średnim ogniu.
myślę, że tyle wystarczy, żeby zademonstrować wam, jak te kotlety fajnie wyglądają w środku i oczywiście jak one smakują. Kotlety są usmażone, więc je wyjmujemy. Smażyłem je koło 6-7 minut z każdej strony. Pamiętajmy, smażymy je delikatnie, inaczej nam się spalą z zewnątrz, a w środku będą surowe. Wyglądają bardzo pięknie. Są bardzo delikatne. Zobaczcie. I jakie soczyste. A w smaku poezja. Coś fantastycznego. Są naprawdę smaczne. Czuć pieprz, czuć delikatnie musztardę. Oczywiście por. No, a ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. Takie kotlety idealnie pasują do pure ziemniaczanego i surówki z kiszonej kapusty. I obiad, jak znalazł. Ale pochota. Zjem jeszcze jednego.